Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wiernych w kościele świętego Zachariasza w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza święta, Wigilii. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Słyszymy słowa Ewangelii. Zebrani na Eucharystii radujmy się, abyśmy tak jak święty Józef uwierzyli słowu, które do nas dziś przychodzi za sprawą Maryi. Msza święta jest sprawowana w intencjach. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natana i Nicole. O szybki powrót do zdrowia dla Nicole. O Boże błogosławieństwo od narodzonego Jezusa dla rodzin Milewskich, Trzyniszewskich, Zarębów i Radziszewskich oraz w Bogu wiadomej intencji, a także w intencjach świętej pamięci zmarłych Jarosława Piekarza, Anny Małochy, Lucyny Piotrowskiej, Mieczysława Paska, Zdzisława i Teresy Kot, Krystyny i Józefa Michalczyków, Stanisława Polaka, Heleny Mąki, Bolesława Barczewskiego, Genowefy Wołek, Wandy Górskiej, Jana Wołka, Stanisławy i Jana Stępień, Jana Surowańca, Celiny Bylica, Eileen Trenholm i Piotra Róg. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Piotr. Informujemy, że przebywający w świątyni mają obowiązek nałożenia maski. Wszystkich prosimy o dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu. Komunię świętą do ust można otrzymać wyłącznie przy tabernakulu. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Powstajmy. Kolenda numer 74. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby stawiać się za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuścisz nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Jesus.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże.
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiadali o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, 2000 lat temu przychodzi na świat obiecany Mesjasz. Ten, który miał być królem, ale nie w rozumieniu ludzkim, lecz Bożym. Bo nie był to król, gdzie jego orężem była moc i przemoc, ale był to król, który był sługą, którego orężem była miłość, miłosierdzie i posługa. To królestwo, które stworzył i rozwinął, przewróciło świat do góry nogami, cały antyczny świat, gdyż przychodząc na świat zmienił całe rozumienie, gdyż przebaczał grzesznikom, przywodził do siebie tych, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, okazywał miłość i miłosierdzie tym, którzy byli wokół Niego. Dzisiaj to królestwo jest dane nam. Również my jesteśmy odpowiedzialni za Królestwo Jezusa Chrystusa. Dlatego każdy z nas również jest sługą. Nie ma tu większych lub mniejszych osób. Każdy z nas jest na równi. A tak jak kiedyś orężem Jezusa była miłość i miłosierdzie, dzisiaj również naszym orężem jest miłość i miłosierdzie. Kiedy patrzymy na świat wokół nas, to widzimy, że świat współczesny bardzo potrzebuje Pana Boga, potrzebuje świadków, właśnie świadków miłości i miłosierdzia, tych dobrych uczynków, do których my, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani. Więc bracia i siostry, w tym okresie Bożego Narodzenia pozwólmy, aby Chrystus narodził się w naszych sercach, aby ta dziecina Boża mogła znaleźć tam miejsce, aby mogła zapuścić swoje korzenie i aby mogła wzrastać, a wzrastając, zmieniając każdego z nas na lepszego człowieka. Bo kiedy my się będziemy zmieniać, kiedy my będziemy stawać się lepszym człowiekiem, który będzie dostrzegał potrzeby tych, którzy są wokół nas, to świat wokół nas będzie stawał się również lepszy. Więc prośmy Pana Boga, aby dał nam tą łaskę, abyśmy w tym okresie Bożego Narodzenia mogli przygotować chociaż malutkie miejsce, chociaż małą grodę, gdzie Chrystus może się narodzić, aby mógł wzrastać, rozwijać nas i budować to Królestwo Niebieskie, które jest powierzone naszej odpowiedzialności. Amen. A teraz, bracia i siostry, wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Dzisiaj podczas wyznania wiary na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało, wszyscy uklękniemy. Wierzę w jednego Boga, Wszystkie dzieci, które mamy, 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 które m
zarazem napełnieni radością z tego, że Bóg daje nam swojego Syna, zanieśmy do Niego wszystkie swoje prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, by wszystkim ukazywał światłość prawdziwą, dającą życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby był jasnym znakiem obecności Chrystusa w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pogrążonych w ciemności grzechu, by światłość przychodząca w sakramencie pokuty pomagała im wrócić do Boga, a w Jezusie rozpoznać swojego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wiernych, którzy cierpią prześladowanie z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa, aby w Nim znaleźli swoją ucieczkę. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji świętej pamięci zmarłych Jarosława Piekarza, Anny Małochy, Lucyny Piotrowskiej, Mieczysława Paska, Zdzisława i Teresy Kot, Krystyny i Józefa Michalczyków, Stanisława Polaka, Helenę Mąka, Bolesława Barszczewskiego, Genowefę Wołek, Wandę Górską, Jana Wołka, Stanisławy i Jana Stępień, Jana Surowańca, Celiny Bylica, Eileen Trochel i Piotra Roga. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natana i Nikol, o szybki powrót do zdrowia dla Nikol, o Boże błogosławieństwo od narodzonego Jezusa dla rodzin Milewskich, Tryniszewskich, Zarębów i Radziszewskich i w Bogu wiadomej intencji. Ciebie prosimy. Oraz w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości zesłałeś nam swoje słowo, które przyjęło nasze ciało i zaniosło nasze grzechy na krzyż. Wysłuchaj próśb, które zanosimy przed Twoim ołtarzem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kolęda numer 50. Yeah.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec we Wszechmogący. Wszechmogący Boże, daj nam z nową gorliwością złożyć ofiarę w Wigilię Narodzenia Pańskiego, które stało się początkiem naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my ze wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały wydała nasz świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to by dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z swoją wolą napełni go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Kolenda numer 67.
śpiewie numer 38. To niestety będziemy musieli odwołać Sylwestra, gdyż jest bardzo mało osób, więc jeśli Państwo planują gdzieś spędzić Sylwestra, to zapraszamy do parafii świętego Zachariasza. Bilety można kupić od Pani Marioli z tyłu kościoła. Bracia i siostry, obchodząc ten piękny czas Bożego Narodzenia, w imieniu swoim, w imieniu diakona Roberta, w imieniu diakonów tej parafii, w imieniu wszystkich pracowników, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech radość, która jest w naszych sercach w tym czasie, z tego, że przychodzi Chrystus na świat jako dziecię, aby nas odkupić, pozostanie z nami nie tylko w tym czasie, ale przez cały rok. Niech Pan Bóg błogosławi Wam wszystkim. Życzę więc błogosławionych, szczęśliwych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech Pan Bóg błogosławi Wam wszystkim i Waszym rodzinom. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. A teraz przyjmij Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. 34.